musimy dzisiaj porozmawiać. Moi drodzy, no nie wiem od czego zacząć, ale myślę, że zacznę i powiem tak bardzo wprost. Otóż sprzedałem Zetkę. Jak to się stało, mogę wam pokazać kawałek, wyrywek z tego już jak odjeżdżała Zetka. I co? Już jedzie. No jedzie, jedzie. Kończy się historia Zetki. Kręć. Zderzak utopiony. No się tak patrzy, kurde. Śmiesznie. Smutny wisiu i zadowolony nabywca. Co zrobić, no? Marzenia trzeba spełnić. Dokładnie. Koniec historii tej zetkowej. Co teraz z nami będzie? Kiedy znajdziemy się teraz na zakręcie. Dokładnie. W dzisiejszym materiale chciałem wam opowiedzieć o tym, jakby dlaczego ją sprzedałem, co zamierzam dalej, co dalej z naszym kanałem, odpowiedzieć na trochę takich zarzutów, pytań, komentarzy na temat tego, że odbiegamy od japońskiej motoryzacji, że jest jej coraz mniej i tak dalej, i co z nami będzie i jak to będzie, także o tym z wami chciałem dzisiaj pogadać, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać dalej. Pierwsza kwestia, Zetka. Z Zetką spędziłem rok czasu. Był to fenomenalnie spędzony czas, zresztą uważam, że jest to fenomenalny samochód. Jeszcze zaraz o tym chyba więcej opowiem. Może powód sprzedaży, impuls do sprzedaży Zetki, gdzie był, jaki i dlaczego. Pierwszy z nich był na pewno taki, że ja po prostu tym samochodem praktycznie nie jeździłem, jeździłem nim bardzo mało, choć nie zamierzałem, nie taki był plan. Jest temu po części winna zielona BMW, która jest za mną. Tak naprawdę w momencie, gdy się jeszcze z Kamilem zamieniłem za Skaja i Zetka wpadła w ręce, ja bardzo chciałem mieć Nismo, to jakby był plan na ten samochód, gdzieś tam na projekt, nazwijmy to, z tym samochodem. Natomiast no właśnie BMW, którą już budowałem i zaczęły się pierwsze mody w zeszłym sezonie, mocno wywróciła mi w głowie i zmieniła priorytety, ponieważ jest to pierwszy samochód w moim życiu ze wszystkich samochodów, które budowałem, które robiłem, którym jeździłem, którym w przeciągu roku przejeździłem na torze najwięcej godzin jakby w życiu i dała mi najwięcej radości ever, jak do tej pory, ze wszystkich samochodów. Nauczyłem się nim najwięcej i tak dalej. I de facto w czasie tego ostatniego roku, choć nie do końca aż tak bardzo planowałem, BMW stała się tym takim, wiecie, projektem numer jeden i autem, na którym się najwięcej skupiam, bo mi po prostu najwięcej daje. A Zetka stała się taką lokatą kapitału, która sobie po prostu stała w garażu, wyjeżdżała tam raz na miesiąc gdzieś na lody przysłowiowe i tak dalej. Oczywiście był plan zapierdzielać Zetą, bo to jest bardzo szybki samochód, ale jakoś tak, wiecie, no ja wam już kiedyś o tym opowiadałem, że to, że BMW-ką robię wyniki, wynika z tego, że mi BMW-ki nie szkoda, bo wszystkie części są naprawdę śmiesznie tanie i są na polskie warunki bardzo jakby przystępne i można dużo z tym autem robić. Jeżeli nawet wpadnę gdzieś w opony, w jakąś bandę i tak dalej, to wiecie, przedni reflektor kosztuje 100 zł, zderzak kosztuje 300 zł, tak? Dla przykładu, do takiego Nismo, gdybym wpadł gdzieś, no to jeden reflektor kosztuje 3,5 tysiąca złotych, a zderzak przedni używany w agonalnym stanie kosztuje 1,5. Także no, jakby na pewnym etapie stwierdziłem, że no nie będę tym autem upalał na pewno, bo póki co jeszcze nie jestem na takim levelu finansowym, żeby furą ze 100 koła gdzieś tam czołgać po prostu po torach i tak dalej. Jak coś się wywali, to mnie to bardzo zaboli finansowo. Stąd progres w BMW-ce. Dzięki temu, że nie miałem, jakby do dzisiaj nie mam litości dla sprzętu, jak tym autem jeżdżę, to no robię wyniki, rozwijam się mega i jakby to sprawiło, że jakby na pierwsze skrzypce przez ostatni rok grała ta BMW-ka, po prostu mnóstwo radości. Natomiast Zeta no miała być takim autem, żeby sobie wyjechać w weekend i tak dalej, natomiast jeździłem nim tak rzadko, że no stwierdziłem na pewnym etapie, że kurde, no jaki jest sens trzymać samochód, którym po prostu w ogóle nie jeżdżę. I to był jakby taki pierwszy, nazwijmy to, gwóźdź do trumny, choć to tak kijowo brzmi, ale to był pierwszy impuls i pierwszy wniosek, że po prostu, jeżeli auto ma stać i się kurzyć, to może kogoś innego pocieszyć, a ja może jakąś inną ścieżkę gdzieś po drodze obiorę.
Drugi impuls, taki dość istotny, był, jeżeli oglądaliście nasze ostatnie filmy, jak byliśmy u Feliksa w Białymstoku. Nie ukrywam, że jak przejechałem się 911 GT3, to był taki samochód, który przez tą godzinę niecałą, jak jeździliśmy, to dawno żaden samochód za sterami nie dał mi takiego fanu, takiego przeżycia i takich emocji jak ten samochód. I zdałem sobie sprawę, że Zetka jest, jak wspaniałym samochodem by nie była, to nie jest ten level, to nie jest to, czego ja już oczekuję dzisiaj i chciałbym na ten, jeżeli miałbym mieć taki samochód droższy, to chciałbym, żeby to był samochód, który daje no jeszcze więcej, wiecie, apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak? Także to był na pewno drugi gdzieś tam etap i stwierdziłem, że no, takie Porsche 911 jest absolutnie autem doskonałym i fajnie by było kiedyś taki samochód mieć. Czy mi się uda taki samochód mieć teraz szybko? Nie sądzę, ale no zobaczymy. Różne rzeczy mogą się wydarzyć, różnie może być. Nie ukrywam, że oglądam dużo tych samochodów, ale czy coś z tego będzie, no to zobaczymy, bo to naprawdę grube pieniądze już idą w grę. No i trzeci taki w zasadzie moment, przejechałem się Zetką półtora miesiąca temu, po prostu pojechałem do mamy na obiad, do mamy mam 25 km, także zawsze fajna przejażdżka weekendowa. Pojechałem, wróciłem i po prostu wysiadłem z tego auta i stwierdziłem, nie wiem, nie mam uczucia, nie mam chemii, nie mam miłości i tak dalej. Jest fenomenalnym autem, ale po prostu, no nie wiem jak to wytłumaczyć, nie ma tego czegoś, co było jak był Sky na przykład, czy tegoś, co nagle się narodziło z BM-ką, która miała być tylko i wyłącznie narzędziem. No i momentalnie po tym to była kwestia, nie wiem, 12 godzin, żeby zrobić zdjęcia i wystawić ogłoszenie i podjąć decyzję, że ten samochód sprzedaję. Teraz a propos Zetki, bo chciałbym wypowiedzieć się trochę dla Was jakby na temat tego samochodu jakby po tym roku. No przejechałem kilka tysięcy kilometrów raptem, ale co mogę powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej doskonałych samochodów japońskich, wolnossących, jakimi jeździłem do tej pory. Nie wykluczam powrotu do tego samochodu kiedyś, bo jest to auto po prostu perfekcyjne pod każdym możliwym względem. Chłoszcze niesamowicie, odpowiedź na gaz jest niesamowita, wygląd jest doskonały i to była też jeden z takich dla mnie problemów. Ja lubię auto tuningować, rozwijać, tak? Lubię je modyfikować, a Zeta w pakiecie Nismo jest autem doskonałym prosto z pudełka, tak? To jest taki samochód, w którym mało co można gdzieś tam robić, dlatego też jakiejś takiej ścieżki rozwoju za bardzo nie widziałem i to pewnie sprawiło, że gdzieś tam się nudziłem możliwe, że z tym samochodem. Natomiast jest to auto, które jakby w progu finansowym do około 120 tysięcy złotych nie ma konkurencji jak dla mnie. Żeby przebić ten samochód, który będzie zarazem tak dobrze wyglądał, tak zapierdzielał, miał tyle klimatu, był na tyle unikatowy i przy tym relatywnie niedrogi w obsłudze, w wymianach części, eksploatacji, jakimś tam tuningu, to nie wiem, może M3 E92 jest powiedzmy na tym levelu, tylko że no znowuż M3 to wiadomo, że problemy z silnikami, panewki, tego typu rzeczy, więc no, ja nie widzę konkurenta na rynku. Jak widzicie, to piszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekawy, czy jeszcze zaznaczam w takim roczniku, tak, że to też o co chodzi, że nie porównuję Zetki do, nie wiem, Nissanów 200SX, czy do Supry, czy do Skaja, do aut z lat 90., tylko porównujmy się już do aut takich, wiecie, powyżej powiedzmy 2002-2003 roku co najmniej. Więc no, dla każdego, kto myślał o takiej Zetce, to jakby szczerze Wam mówię, że był to jeden z najlepszych samochodów w moim życiu, najwspanialszych, w ogóle wszystko mających, absolutnie doskonałych i to, że go się pozbyłem, nie wiem do końca, czy to jest taki super dobry pomysł, ale widocznie tak musiało być. Jeżeli chodzi o to, gdzie pojechała Zetka, Zetka pojechała do miejscowości Police, zaraz koło Szczecina. Dziwne zrządzenie losu, że drugi mój samochód już w tamte rejony pojechał, który sprzedaję, bo moja Preluda, którą sprzedałem zanim kupiłem Skaja Turbo, też jeździła wiele lat w Szczecinie i tam pojechała do Szczecina czy pod Szczecin. Także jakieś takie śmieszne złożenie z jakby przypadków. Co dalej? Moi drodzy, no jakby takie pytanie, z którym się spotykam najczęściej właśnie, co dalej, jakie następne auto i tak dalej. Ja teraz bardzo chciałbym, znaczy miałem taki pomysł ogólnie, żeby teraz, ponieważ Zetką nie jeździłem, głównie skupiam się na BMC, to myślałem, żeby sobie teraz kupić taki jakiś samochód po prostu do jeżdżenia na co dzień, nie? I myślałem sobie po prostu o kupieniu wypasionego auta z bardzo dużym silnikiem, jakimś V8 do jazdy na co dzień, możliwe, że w czterech furtkach. Chodzą mi po głowie różne auta, niestety głównie niemieckie, no ale no różnie może być, tak? Oglądam i tak jakieś, znaczy głównie europejskie V8, żadne amerykańskie V8 nie wchodzi w grę, także spokojnie. Ewentualnie jakiś V6, no nie wiem, ale generalnie na pewno coś, co ma duży piec, co ma dużo mocy i co daje dużo fanu z jazdy na co dzień. Są jakieś inne auta sportowe, o których marzyłem od zawsze,
ale to ciężko jest znaleźć fajny egzemplarz, ciężko taki samochód. Różnie może być, także może być tak, że przyjdzie jakiś impuls i powie mi, żebym wziął właśnie to auto, a nie inne i może być duże zaskoczenie. Zobaczymy, co będzie, zobaczymy, co się trafi, także nie chcę na razie krakać, mówić, że na pewno kupuję to, bo nie fiksuję się na żaden konkretny model samochodu. Jakby zobaczymy, co życie przyniesie i może coś fajnego się trafi. I teraz jakby płynnie przechodzę do tego tematu właśnie, co dalej z kanałem i co dalej z tymi naszymi autami i jak to mogłoby być, że organizator największego festiwalu japońskiej motoryzacji ma już jedno BMW i planuje kupić kolejne, prawdopodobnie niemieckie auto i tak dalej. Moi drodzy, ja żyję takim przekonaniem, że wy, którzy nas oglądacie, jesteście ludźmi z bardzo otwartymi głowami i szanujecie tak samo jak my każdą motoryzację, wszystko co jest fajne, co jest cool, co daje radość z jazdy, co ma jakiś poziom, jest zrobiony ze stylem, bez względu na to, jaki jest kraj pochodzenia. To jest trochę jak, wiecie, jak z rasizmem, z takimi tematami, tak? I z tolerancją. Więc wierzę, że wszędzie tam, gdzie jest... Gdzie ktoś jest fajny, gdzie ktoś robi fajne auto, tak samo jak człowiek, jak i auto, które jest z innego kraju, z innego pochodzenia, może być też super, więc mam nadzieję, że nie będziecie się fiksowali na to, że ja muszę mieć japońskie auto. Zaznaczam, że na dzień dzisiejszy i tak mamy 4 japońskie samochody w domu, nawet po sprzedaży Zetki, bo mamy, na co dzień jeździmy CHR-em, co prawda w hybrydzie, no ale jeździmy CHR-em, który jest japoński. Mamy Pathfindera, którego znacie, który jest do ciągania Alavety, to też jest japoński samochód. Mamy Preludkę, która zostaje z nami na zawsze, no i mamy Martę JDM-a, czyli S15 i to się nie zmieni, więc jakby tą JDM-ową rodziną nadal zostajemy. A jakie auto po prostu mi się trafi, to wynika z tego, że ja cały czas czegoś poszukuję, lubię zmieniać, szukać nowych jakichś feature'ów w autach, jakby, wiecie, życie jest krótkie, trzeba je przeżyć mocno, no i szybko i nie warto się gdzieś tam zamykać, bo nie wiem, bo organizuję Japfest, to nie mogę jeździć Mercedesem na przykład, co nie? Także no tyle chciałem wam powiedzieć, jakby możecie liczyć na to, że u nas zawsze będą japońskie auta na kanale, zawsze będziemy się jarać Skyami, Suprami, Evo, NSX-em i tak dalej, bo to jest nasze całe życie, na tym się wychowaliśmy. I to zawsze będzie gdzieś tam jednym z głównych wiodących tematów. Te auta zawsze będą u nas w domu, to się nigdy nie zmieni. A to, że ja zmienię auto i że zobaczycie na kanale coś innego, no takie życie, sorry, taki life, nie? Mam nadzieję, że to przeżyjecie i mam nadzieję, że jesteście wszyscy na tyle kumaci, że zrozumiecie, że to jest jakaś tam naturalna kolej rzeczy, że tak się czasami dzieje i nie ma co się zamykać na auta z jednego kraju. Do tego dochodzi jeszcze organizacja festiwalu Flatout, który robimy w tym roku. Festiwal Flatout jest totalnie nastawiony na wszystkie marki i na motorsport. Wiecie, że mamy korbę dużą na motorsport, stąd też auta sportowe. To jest przede wszystkim to, co będziemy na kanale pokazywać w najbliższych miesiącach. Teraz troszeczkę zluzujemy z publikacją filmów, bo jesteśmy w momencie, jak nagrywam ten film, jesteśmy już w absolutnym szczycie organizacji obu festiwali. W zasadzie to nie nadążamy taszki ładować i robimy po 14 godzin dzień w dzień i po 2 etaty ja i Marta. I nasi ludzie także, którzy z nami współpracują i w ekipie. Także może być tak, że na chwilę zluzujemy. Mamy nagrane jakieś dwa odcinki do przodu, to wam pewnie je pokażemy, ale pewnie podejrzewam, że gdzieś od połowy lipca, czy od ostatniej dekady lipca, od Japfestu do końca sierpnia może być przerwa, zresztą jak co roku w filmach, bo po prostu będziemy musieli najpierw zająć się robotą, a potem będziemy musieli odpocząć. No potem jedziemy na Nürburgring w pierwszym tygodniu września, przynajmniej taki jest plan i tam możliwe, że coś nagramy. Na pewno jedziemy z BM-ką, zobaczymy z czym, może z czymś jeszcze. Pracujemy teraz bardzo ciężko nad Flatoutem, jakby zrobienie nowej marki i jakby wybustowanie jej, tak, takie stworzę polskie słowo z angielskiego, to nie jest łatwa rzecz, jakby wejście z Japfestem na taki level, jaki dzisiaj mamy, czyli 1000 zgłoszeń i 900 zakwalifikowanych samochodów zajęło nam 8 lat. Wiadomo, że tutaj jakby uderzamy do zupełnie nowej publiki, do zupełnie nowych ludzi, więc idzie nam to troszkę wolniej niż z Japfestem, no nikt nie spodziewał się, że będzie inaczej, ale co możemy wam powiedzieć, że na Flatout jakby zgłoszenia, które przychodzą, auta, które będą, są po prostu absolutnie fenomenalne i będzie po prostu taki level aut, że to jest nie do opisania. Zachęcam, ponieważ ten film, jak wy będziecie oglądać, to jest do Flatoutu jeszcze kilka tygodni i jeszcze zgłoszenia są otwarte. Jeżeli w waszej rodzinie, wśród waszych znajomych jest ktoś, kto ma, nie wiem, jakiegoś Typera, AMG, Focusa RS, jakieś auto sportowe, Youngtimera sportowego i tak dalej, wszystko cokolwiek jest związane ze sportem, nie muszą to być auta wyścigowe, które startują w cyklach, tylko po prostu auta szeroko pojęcie, w szerokim pojęciu sportowe,
to zachęcamy Was do zgłoszenia się, bo będzie to fenomenalne, zupełnie nowe wydarzenie na, jakby na polskim rynku. No co będzie je odróżniać, to przede wszystkim ten Power Sprint. O Power Sprincie już za kilka dni będzie film, ponieważ właśnie testowaliśmy trasę Power Sprintu z kierowcą wyścigowym na pokładzie mojego auta, mierzyliśmy czasy, pokażemy Wam, jak to będzie wszystko wyglądać i opowiemy Wam o całym evencie, jak chcemy go zrobić. Będzie to event w zupełnie innej formule niż Yapfest i jakby dostarczy zupełnie innych jakby wrażeń, doznań, zarazem afterparty będzie inne. Pomimo tego, że może wydawać się, że to będzie niektórym osobom, że to może być taki klon, to nic z tych rzeczy, jakby właśnie stajemy na rzęsach, żeby ten event miał kompletnie inne DNA niż Yapfest, a Yapfest pozostanie oryginalnym Yapfestem takim jak zawsze i nie będziemy go zmieniać, bo no wiemy co jest dobre, wiemy czego chcecie i czego oczekujecie i to na pewno zostanie. Yapfest, który jest już za chwilę, praktycznie za kilka tygodni, trzy chyba, będzie ogromny w tym roku, będzie dużo większy niż w zeszłym roku. Mamy ogrom wystawców, sponsorów, mamy ogrom samochodów, drifterów, no zawodników Time Attack, naprawdę będzie Yapfest na pełnym ogniu. Wracamy do levelu 2019 praktycznie, więc spodziewajcie się, że będzie mega grubo i mega zajebiście. Zapraszam Was na obie imprezy. Na Flatout druga pula biletów rusza już za chwilę, na Yapfest już leci druga pula biletów. Pierwsza się wyprzedała w kilka godzin, także jesteście niesamowici. Zachęcam do kupowania tych biletów, macie linki na dole w filmie. A jeżeli chodzi o kanał i o nas, co? No trzymajcie za nas kciuki, przed nami mnóstwo pracy. Mam nadzieję, że przeżyjecie to i nie będzie jakichś kiepskich komentarzy na temat sprzedaży tej Zetki i tego, co chcemy zrobić dalej. A ja mam nadzieję, że uda mi się Was niedługo czymś nowym zaskoczyć. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Hej!